teraz tak. Gdzie mamy tu jakąś wskazówkę? Czekajcie, tutaj coś jest, widzicie to? Poczekajcie, tutaj są jakieś takie przejście, nie wiadomo co, przecież to są kraty, to jak ja mam tutaj przejść? Czekajcie, mój... O, chwila, tu jest jakaś tabliczka, tak, tak? Czekajcie. Zniszcz kraty! Okej, czyli my musimy po prostu to rozwalić, ten nasz cały, że tak powiem, tutaj, naszą celę taką, nie? Tutaj to nasze więzienie, dobra, to ja to niszczę, ale to się wolno niszczy! A ja myślałam, że jakiś kilof dostanę, czy coś takiego, a tu nic. Nie wiem, czy to jest Herobrine, czy to może mój tata mnie tak zamknął, ale no mówię wam, nie wiem, co się stało, wchodzę na serwer i... Nie jestem tutaj zamknięty, no to jest coś strasznego, mam nadzieję, że już to się nie powtórzy. Musimy znaleźć stąd wyjście, bo tu jest jakoś tak troszeczkę, wiecie, strasznie no. Ja nie chcę tutaj przebywać, najchętniej to bym tutaj stąd uciekł jak najlepiej, do Palionowa od razu, tam było fajnie. Chociaż, no, wujek i tata mnie powoli zaczynał denerwować, bo ten Herobrine nie jest taki zły. Chociaż nie wiem, czy to on mnie porwał, czy może, nie wiem, nie mam pojęcia, no w każdym razie. Musimy rozwalić tutaj te kraty i zobaczymy, co dalej. O nie, tam jest lawa, czyli będziemy musieli przez to przeskoczyć, rozumiem chyba, tak? Okej? Czyli możemy tutaj przejść fajnie, okej? Cześć, trzymaj się w więzieniu, ale my musimy tutaj przeskoczyć, a ja się trochę boję, bo to jest przecież lawa, to mnie od razu zabije. Jak to tak ma być? No nie wiem, no... Dobra, okej, przeskoczę to, przeskoczę to. Ja mam już 5 lat, jestem bardzo dzielnym chłopcem, a jeżeli możecie, to jeszcze przed naszym tutaj skokiem zostawcie łapeczkę do góry i subskrypcję, bo mamy już aż 30 tysięcy subskrypcji, to jest coś niesamowitego, bardzo wam dziękuję. No ale, no nic, no lecimy oczywiście po 50 tysięcy, prawda? Zobaczymy, czy uda nam się to wbić, a teraz, dobra, życzcie mi powodzenia, bo ja tutaj nie wiem, czy mi się to uda przeskoczyć. Uwaga, dobra, hop! Okej, dobra, przeskoczyliśmy. Tutaj też jest taki prosty skok. Hop! Dobra, jesteśmy. Teraz jeszcze raz, hop! Taki jeden skok. Dobra, ja myślę, że to trzeba zrobić za jednym zamachem, wiecie. Musimy tak hop zrobić 3 razy, żeby to szybciej i nam bezpieczniej przeszło wszystko. Dobra, o nie, tutaj gdzieś jest gast. On nas może zrzucić. Dobra. To ja tutaj myślę, że będę musiał już po kolei, że tak powiem, skakać. Uwaga! 3, 2, 1. Dobra, lecimy. Hop. O nie, czekajcie. Tutaj jest jakiś większy tutaj skok musimy wykonać. Dobra, to ja tutaj muszę się skupić. Uwaga! Dobra. Jesteśmy, jak dobrze. Uff. Jestem cały spocony. To jest tak gorąco. A jeszcze ja muszę skakać. No to jest niemożliwe. No dobra. Ale skaczemy dalej. Hop. Dobra. Kolejny skok. Ja myślę, że już musimy to przeskoczyć do końca. Hop. Dobra, jeszcze jeden i ostatni skok. Uwaga. Hop. Dobra. Jest. Okej. Przeszliśmy. Jest. Udało nam się wydostać z celi, moi drodzy. Udało nam się. Juhu. Dobra, ale czekajcie. To jest jakaś tabliczka. Co tutaj pisze takiego? Za żelaznymi drzwiami są twoje rzeczy. Ale czekajcie, to chodzi mu o te żelazne drzwi, tak? O! Dobra, muszę uważać tutaj, żeby... No to nie wiem, to jest jakiś taki bloczek, co mnie bije w ogóle. Okej, tu są żelazne drzwi, dzień dobry. Idź do mojej twierdzy. Tylko, że ja żadnej twierdzy nie widziałem i ciekawe, co tutaj będzie w mojej skrzynce takiej. Zobaczcie, co my tutaj mamy! Ile diamentów, diament i nasz miecz! Czyli to są te nasze itemy, które zostawiliśmy w naszej skrzynce tak naprawdę. Zobaczcie, ile jabłek. Tutaj jakieś takie przedmioty, żebyśmy mogli przeżyć. Nie no, to jest coś niesamowitego. To nie może być Herobrine. To pewnie, nie wiem, pewnie to jest jakiś, że tak powiem, nieśmieszny żart mojego wujka albo mojego taty. No tak to musi być. No przecież Herobrine by mi nie dał takich dobrych przedmiotów. Co my tutaj mamy? Zobaczcie. Złote jabłka, diamenty, wszystko. No po prostu wszystko. No ja nie wiem, po prostu... To nie może być Herobrine, dobrze, ale no dostaliśmy rzeczy, wszystko fajnie. Ja myślę, że od razu powinniśmy sobie wypić to wszystko. I tutaj nie wiem, co to są za jakieś tajne jakieś, nie wiem, mikstury, czy co to jest, ale no dobra, musimy poszukać twierdzy. Czy wy widzieliście jakąś twierdzę tutaj Herobrine'a? No ja tutaj nic nie widzę na przykład. Nie wiem, no. Proszę, ja się tutaj troszeczkę boję. O, jest, czekajcie. To jest chyba to, prawda? No w
Rodos wjeżdża Herobrine, to może tutaj. Czekajcie, o, dzień dobry, dzień dobry. Czekajcie, wow, ale ogromna. Czekajcie, to są jakieś tabliczki, przeczytajmy. Cześć, synu Paliona. Ktoś cię uwięził, ale nie bój się. Wujek Herobrine ci pomoże. Idź za moimi głowami, a skończysz w bezpiecznym miejscu. Podpisał Herobrine. A, widzicie, widzicie? Haha, i co? I co? Herobrine jest bardzo dobrym przyjacielem. I tylko wam się wydaje, że jest zły, bo tak naprawdę to musiał mnie uwięzić jakiś, nie wiem, ktoś, albo wujek, albo mój tata. No nie wiem, no to musimy podążać za głowami, ale chwila. Tutaj jest takie jakieś, widzę, skromne łóżeczko i jakieś skrzynka. I co w tej skrzynce jest? Jakaś książka. A w tej książce? Mamy zapiski Herobrine'a. Poczekajcie, to właśnie może dzięki nim, dzięki tym zapiskom, czyli tutaj, dzięki tej opowieści, które tutaj znajdziemy, Herobrine udowodni, że jest niewinny, że jest dobrym kolegą i moim przyjacielem. A nie, wiecie, jakimś takim złym człowiekiem, co niszczy miasta, zabija tutaj ludzi i w ogóle jakieś takie, nie wiem, brzydkie rzeczy o nim mówią. Dobrze, zobaczymy, co w tej książce jest napisane. No nie wiem, no ja się nie potrafię rozczytać. Nie wiem, czy to jest pismo Herobrine'a. Ja piszę, no może nie za dobrze, ale tutaj widzę, Herobrine się też nie popisał. No nie wiem, to, ja nie potrafię się rozczytać. Powiedzcie, czy wy potraficie, nie wiem, cokolwiek z tego, że tak powiem, wyjaśnić. Może jakbym pokazał mojemu tacie, to by, wiecie, mógł to rozczytać. No ale na razie, no nie wiem, no tutaj nie pisze nic ciekawego, więc no nic, no może zostawimy tą książkę ze sobą, żeby tam tutaj nie zginęła, a my tymczasem będziemy się kierować za głowami Herobrine'a, które podobno mają nas doprowadzić do bezpiecznego miejsca. No więc tak też zrobimy. Tutaj mamy pierwszą głowę, czyli powinniśmy podążać tutaj za tymi głowami. Ja mam miecz, ja się nie boję. Dzięki mojemu mieczu, no słuchajcie, kto się może bać, jak ja mam taki dobry miecz, no nikt się nie będzie bał. Tutaj mamy kolejną głowę i kolejną, tutaj jakieś potwory, ale oni nic nie robią na szczęście. Tutaj kolejna głowa Herobrine'a, to jakieś szczury, co to jest? Wow, oni na mnie nie biją, prawda? Nie bijecie mnie? Oła, oła, biją mnie, czekajcie, czekajcie. Dobra, zabijecie. Patrzcie, raz, wystarczy, że raz, tak zrobimy mu myk i już go nie ma. Haha, widzieliście to? No coś świetnego. To jest kolejna głowa, więc podążajmy tutaj dalej za tą głową. Widzicie, tam jest nasze więzienie. Widzicie, jak my daleko już przeszliśmy? No ja nie mogę, ja już jestem tak zadowolony z siebie. Ale chwila, co tutaj jest? Chwila. Wojownicy Herobrine'a? To znaczy, że czekajcie, to są te świnie, które ja tutaj widzę, normalnie tutaj sobie chodzą, ale to są takie specjalnie zmutowane świnie, dzięki którym Herobrine, rozumiem, wygra jakąś wojnę, tak? Ale powiedzcie mi, z kim on się może bić tak naprawdę? No ja nie wiem, no Herobrine jest dobrym człowiekiem, więc może on ma jakiś wrogów, wiecie, ktoś chce go zniszczyć i on musi się bronić, ale no nie wiem, ja już tego nie widzę. To są wojownicy. Dobra, to my ich tutaj zostawimy. I to jest kolejny parkour, ale zobaczcie, co jest pod nami. Lawa, no nie. Nie, tak być nie może. Przecież my tego nie przeżyjemy, moi drodzy. Ale dobra, okej, może nam się uda. Musimy tutaj przeskoczyć. Herobrine nam nic tutaj nie powiedział, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie musimy wykonać ten skok. Więc dobra, ja myślę, że zrobimy to po prostu tak, że przeskoczymy szybko tutaj, na ten klocek, na drugi i od razu pójdziemy tutaj na tą kolejną, że tak powiem, wysepkę. Dobra, jesteśmy gotowi? Tak, myślę, że jestem. Dobra, lecę. Hop, jeden skok, drugi skok, trzeci skok. Ojeju, ale było blisko. Już myślałem, że spadłem do lawy, ale na szczęście, nie wiem, no musi mi jakieś szczęście po prostu sprzyjać, że nikt mnie tutaj nie zrzucił do tej lawy. Okej, dobra, idziemy dalej. Tu są głowy Herobrine'a. Idziemy za tymi głowami. To jest jakieś dwa w ogóle złe ludzie. Co to jest? One mnie chyba będą bić, a ja się troszeczkę boję. Ja chyba zjem złote jabłko od razu. Nie wiem, czy będę się musiał z nimi bić. Dzień dobry. Halo? Halo? Dzień dobry? Ktoś chce mnie bić? Nie, czekajcie, oni mnie chyba... O nie, on mnie bije, patrzcie. Dobra, ja go zabiję, ja się go nie boję. Ja go zabiję, dobra. Haha, patrzcie, taki wielki, a tak szybko ginie. Widzicie, patrzcie, myk, raz, dwa i już zginął. No po prostu, no nie wiem, słuchajcie, no ten miecz jest jakiś epicki. Ale co my tutaj mamy? Czekajcie, to jest kolejna
głowa i tutaj jest kolejna głowa. Powinniśmy iść ten, ale chwila, chyba Herobrine coś tutaj zostawił. Ofiara! Okej, czyli znaczy się, że Herobrine chyba każe nam te świnki zabić, żebyśmy mogli, wiecie, żeby on nie był zły i żeby mógł zbudować większą armię z nich? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że muszę je zabić. Tak coś mi podpowiada moje serduszko, więc dobra, okej. No niestety, przepraszam was, świnki, ja naprawdę, to nie jest tak, że ja robię to z przyjemności. Po prostu Herobrine mi każe, a Herobrine, wiecie, to jest dobry kolega, ale no niestety, no, czasem bywa zły i wiecie, trzeba się go słuchać. No nie można, że tak powiem, iść wbrew niemu, bo potem was straszy i jest taki, wiecie, niedobry dla wszystkich. Więc, no nie wiem, dobra, ja chyba, wiecie co, ja chyba oszczędzę tą jedną świnkę, tą świnkę nie, ale tą świnkę oszczędzę. Może Herobrine się zlituje nad tą jedną, jedyną świnką biedną, taką malutką i nie będę musiał jej zabijać. To ją oszczędzimy. Myślę, że Herobrine nie będzie zły, nie wiem, co wy myślicie. Ja uważam, że... myślę, że nie powinien być zły. Okej, ona tutaj ucieka, dobra, to uciekaj. Najlepiej, żeby ci tutaj nie było. A ja tutaj idę dalej, okej? To trzymaj się, świnko, cześć, cześć! Idziemy za głowami. Ojeju, co tu się porobiło? Nie dość, że wojownicy, to teraz jakieś świnki. I tutaj mamy kolejny parkour. Czekajcie, tabliczko od Herobrine'a chyba. Przygotowałem bezpieczną drogę specjalnie dla ciebie, Herobrine. Okej, dobra, jest. To znaczy się, że Herobrine próbuje mnie tutaj stąd wydostać, widzicie? A wy mówiliście, nie wiem, a może to Herobrine właśnie mnie zamknął? Już nie mam pojęcia. Wydaje się to bardzo dobry kolega, no ale... no nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Tutaj jest jakiś skok. Musimy uważać, żebyśmy tutaj nie wpadli do lawy. Okej, skaczemy, skaczemy, skaczemy. Tutaj musimy przejść, żebyśmy nie spali. Ojeju, widzicie, jak jestem blisko tutaj przepaści i ja nie wierzę, co tu się dzieje. Naprawdę, to jest jakiś cud, że ja po prostu potrafię tak skakać dobrze. Okej, tutaj idziemy dalej. Wow, widzicie, jak jesteśmy już daleko? Tylko dalej nie potrafię znaleźć portalu, ale mam nadzieję, że Herobrine mi pomoże i nie prowadzi mnie w jakiś, wiecie, jakąś ślepy zaułek, jakieś takie zło, tylko naprawdę do portalu. Okej, tutaj jest jakiś ostateczny skok. Hop, dobra, skoczyliśmy, jest, udało nam się, ale to było trudne. Myślałam, że mi się nie uda. Tutaj jest kolejna głowa Herobrine'a. Czyli wydaje mi się... zobaczcie, co to jest! Co to ma znaczyć? Ija! Co to jest? To znaczy, że jesteśmy blisko! To znaczy, że posłuchaliśmy się Herobrine'a! On chyba nas... mi się wydaje, że on nas docenił po prostu! I że po prostu jesteśmy jego przyjaciółmi! No dobra, tutaj pisze! Ostateczny skok wiary! Skok wiary? Herobrine, czy ty chcesz mnie zabić? Co to ma być? Czy ty to widzisz? Przecież jak ja nie doskoczę na ten klocek, to ja zginę od razu. Nie, Herobrine, no chyba nie chcesz mi powiedzieć, że chcesz, że tak powiem, żebym tutaj zginął, prawda? No ale nic, myślę, że musimy tutaj skoczyć, moi drodzy. Oby nam się udało, bo ja naprawdę, coś mi się wydaje, że może być naprawdę, naprawdę trudno, ale... no nic, no myślę, że będę musiał tutaj przeskoczyć, więc dobra, skaczemy. Jesteśmy gotowi, jesteśmy, dobra, skoczyłem raz. I patrzcie, tu jest portal, tutaj mamy portal, jak dobrze. Dobra, patrzcie, jak ładnie to wszystko wygląda. Chociaż to wszystko się boję, dobra, teraz ostatni skok i... uwaga, czy uda mi się? Tak, udało mi się! Juhu, udało mi się, jesteśmy przy portalu, tak jest, ostatnia tabliczka, patrzcie. Gratulacje, udało ci się, wiedziałem, że sobie poradzisz. Tak jest, juhu! Nie, i widzicie, udało nam się, na szczęście udało nam się wymknąć z tego więzienia. No nie wiem, jakby to się działo, ale no na szczęście się udało. Co prawda widzieliśmy tam jakieś, że tak powiem, ofiary Herobrine'a, jakichś wojowników oraz mamy nasze zapiski Herobrine'a, które może pomoże nam nasz tata odczytać, no ale nic, na szczęście udało nam się wyjść. Ciekawe, gdzie nas to teleportuje, no. Ja nie wiem, nie mam pojęcia, co mam zrobić, no. Miejmy nadzieję, że gdzieś w jakieś bezpieczne miejsce, halo? O, jesteśmy, czekajcie, ja kojarzę gdzieś to miejsce. Czekajcie, co tutaj pisze? W tej skrzyni jest reszta twoich rzeczy, Herobrine. Co tutaj mamy? Okej, tutaj mamy resztę naszych rzeczy, tak jest! Czyli nasze złote jabłka, nasz tutaj żelek, nasze buty. Dobra, my się przebierzemy tutaj ładnie, żebyśmy byli fajnie tutaj, że tak powiem, uzbrojeni. Nasz żelek damy gdzieś tutaj na przykład. I czekajcie, gdzie my jesteśmy? Tutaj widzę, że jakieś oznaki Herobrine'a jeszcze są. Dobra, to ja tutaj gdzieś wyskoczę. O,
jesteśmy i tak powiem, nie wiem, myślę, że musimy przeczekać to, bo ja się boję, że tutaj, wiecie, znajdą mnie i nakrzyczą na mnie czy coś, więc ja myślę, że my, nie, tutaj się może pożegnamy, dobra, to wiecie co, ja będę kończyć na dzisiejszy odcinek, bardzo wam dziękuję za oglądanie, jak widzieliście, dostaliśmy nam już miecz z powrotem, uciekliśmy z tego więzienia Herobrine'a, ale nie wiem, czy powinniśmy wracać, myślę, że wrócę jednak do Netheru, bo tam wydaje mi się, że będzie troszeczkę bezpieczniej, no nie wiem,